Bonjour, ça va? Pierwsza wiadomość dnia dzisiaj, czyli wylosowano nam przeciwniczki, jeśli chodzi o Fed Cup. I po pierwsze, zagramy u siebie. Po drugie, zagramy z Brazylią. Moi drodzy, z Brazylią. Tak, z Brazylią i w tej Brazylii próżno szukać dobrych zawodniczek na ten moment. Bo najwyżej klasyfikowana, która może zagrać aktualnie, jest na 225. miejscu, Gabriela Sé. Więc tutaj już widziałem wypowiedź pana prezesa, że losowanie jest dobre, ten mecz trzeba zagrać i wygrać. Jak najbardziej się zgadzam. Ale boję się o to, że no mecze po prostu mogą być nie jakieś fantastyczne do oglądania mimo wszystko, biorąc pod uwagę jakość naszych rakiet. I po prostu trzeba zadbać o fajne show. Fajne show, którego uważam, że do tej pory, przynajmniej na wszystkich, jakich ja byłem meczach reprezentacyjnych, trochę mi brakowało. Może to się zmieni. Niewątpliwie największą sensacją dzisiaj jest porażka Kasi Peter w Kairze z 14-letnią Czeszką Fruchivertową, która przegrała zresztą w pierwszej rundzie Austrian Open z Weroniką Baszak. Oczywiście inne turnieje, inne warunki i tak dalej, tutaj na pewno Czeszka była bez jakiejkolwiek presji i grała, że tak powiem, na maksa swoich pewnie umiejętności. Co nie zmienia faktu, że po prostu no jest to sensacja. Po prostu jest to sensacja. Przykra dla nas, no bo nasza Kasia Peter przegrała, no ale cóż. Sprawczynią dobrej wiadomości dzisiaj i dobrej polskiej sensacji. Sensacji to może nie, ale dobra, rezultat jest, o tu proszę, Kasia Kawa. Kasia Kawa, która wygrała pierwszą rundę z Ankitą Rajną z Imbi w Hua Hin na turnieju WTA i awansowała do drugiej rundy, więc Katie, jedziesz dalej. Tak jest. I pamiętajcie, kawka, tak? Kasia Kawa powinna reklamować kawkę. O, druga kawka, widzicie? Jedna kawa, druga kawa i są dwie kawy.